Szanowni Państwo, zapraszamy. 24 września, Kongres Biogospodarki, kolejny kongres. Goście z Europy, naukowcy i z Łodzi, i z Polski, przedsiębiorcy, ci, którzy chcą korzystać z zasobów naturalnych, biologicznych. Biogospodarka to konglomerat różnych dziedzin i działań wykorzystujących surowce naturalne, wykorzystujących uprawy, wykorzystujących odpady, tak aby odzyskiwać cenne związki chemiczne i wprowadzać je do użycia. Ta gospodarka cyrkularna to dziś właściwie główny temat dyskusji europejskich. Tam widzi się trend do tworzenia nowych technologii, do uruchamiania działań innowacyjnych, do tego, by ten głód surowców ogólnoświatowy zaspokajać tym, co jest w naszej dyspozycji najbliżej. Będą panele, będą wykłady, będą konferencje, będzie można zobaczyć, co dzieje się w Łódzkim, a w Łódzkim mamy zdrową żywność, mamy przetwórstwo wysokiej jakości, mamy medycynę, biomedycynę wykorzystującą te technologie związane właśnie z biogospodarką. Podejmujemy wysiłki, działania, staramy się zainicjować wśród przedsiębiorców właśnie wprowadzenie gospodarki cyrkularnej, wykorzystanie odpadów do tego, by tworzyć z nich ponownie cenne przedmioty. Jesteśmy w kilku międzynarodowych projektach w tym obszarze i spotykamy się z odzewem firm, przedsiębiorstw, które również wchodzą na ten rynek. Myślę, że świetny przykład to firma Biotechnika. Biotechnika będzie prezentowała tam projekt, który właśnie rozpoczynamy. Jest to budowa biorafinerii w Dakocie Północnej w miejscowości Grand Forks. Jesteśmy dostarczycielem autorskiej technologii całego procesu produkcyjnego i urządzeń. Biorafineria będzie wykorzystywała odpady, które pochodzą z produkcji buraka cukrowego i ziemniaka, z jego przetwórstwa, ponieważ Dakota Północna jest zagłębiem upraw buraka i ziemniaka. I to jest właśnie znakomity przykład gospodarki cyrkularnej, to znaczy odpady będą przetwarzane, w ich wyniku powstanie etanol, a jeszcze będzie kolejny odpad, tak zwany wywar. Z tego wywaru będzie produkowana wysokobiałkowa pasza i energia, która będzie zasilała tą produkcję. Także po rozważaniach teoretycznych na kongresie my podsumujemy sesję plenarną prezentacją naszego projektu. Jest to na pewno największy transfer technologii w dziedzinie biogospodarki na rynek amerykański, także tym bardziej jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią tak ogromnego projektu. Wartość całej budowy biorafinerii to jest ponad 80 milionów dolarów. Także zapraszamy na kongres. Mój szef i przedstawiciel amerykańskiego inwestora pokażą Państwu, jak do tego doszło i jak to wszystko będzie funkcjonować na miejscu.